70-lecie informatyki to wielka okazja, żeby powiedzieć coś na ten temat. Ja jestem w branży od 40 lat, czyli większość już tego czasu. Kiedy zaczynałem, to informatyką właściwie nie mało kto się zajmował. Nie bardzo wiadomo było, co to jest. No, taki przykład. W księgarni książki informatyczne zajmowały tyle miejsca i to tam w tych tylko największych księgarniach. W tej chwili to już w ogóle tych książek wiele nie ma, ale parę lat temu to były całe regały. Informatyka wtedy właściwie była postrzegana jako coś nie bardzo wiadomo co. Ja się tym zająłem dlatego, że zastanawiałem się, czy mam się zająć matematyką, czy fizyką. Fizyka kusiła, matematyka teoretyczna była za bardzo teoretyczna. Wydawało mi się, że właśnie informatyka to jest coś takiego, co właściwie jest matematyką, ale praktyczną. No i tak zacząłem i nigdy tego nie żałowałem. I właściwie nigdy w życiu nie przypuszczałem wtedy, te 40 lat temu, że raptem okaże się, że pracuję w zawodzie, który jest na pierwszej linii, który buduje świat, w którym się tyle rzeczy dzieje, ale równocześnie właściwie te podstawy, które wtedy były, to one nadal są. I właściwie wiedza ta informatyczna sprzed 40 lat nadal jest aktualna dzisiaj i no, mogę tylko zazdrościć moim starszym kolegom, takim jak profesor Blikle, którzy rzeczywiście wylewali te fundamenty. Bo ja to właściwie przeszedłem na gotowe. Te 40 lat temu to już wszystko było pozamiatane.